Siema, z tej strony Kubik, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii FIFA Ultimate Team. Jest to odcinek już 14, a w dzisiejszym odcinku nie będziemy grali żadnego pucharu, nie będziemy grali składem z Ligi Polskiej, ale wracamy do starych, dobrych sezonów. Jak widzicie, jestem w pierwszej lidze. Aktualny bilans ogólny wynosi 29-3-9. Tutaj zaraz zobaczycie, jak wygląda moja sytuacja w pierwszej lidze. Po jednym meczu 3 punkty, więc jest dobrze. I zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Wracamy do składu z Ligi Portugalskiej. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka bez zmian, ale czy na pewno? Poczekajcie chwilę, sekunda, dwie, trzy, uwaga, uwaga. I proszę bardzo, Mossoro zamienił się w Mossoro in form. Tak jest, kosztował mnie około 15 tysięcy. Także zobaczymy, czy był tyle wart. Niewiele powyżej ceny Quicksell. Zobaczymy, to jest skład pierwszego mojego przeciwnika, skład z Ligi Włoskiej. Wygląda groźnie, szczególnie skrzydła. Jovinko i Palacio, są to niesamowicie szybcy zawodnicy w obronie. Mexes, Ogbonna. Zobaczymy, zobaczymy, bo naprawdę może być ciekawy mecz. Chociaż powinien być skład do ogrania. 4-3-3 to nie jest jakaś formacja, która jest zbyt mocna w tej edycji FIFA. Zobaczymy, jak mi poszło. Zaczynamy mecz. Kubiks FC w czarnych strojach. Sheffield United. Tutaj pierwsza akcja mojego przeciwnika. Palacio do Milito i Milito zdobywa bramkę na 1-0. To była piąta minuta. Za chwilę kolejna akcja mojego przeciwnika. Giovinco miał sporo miejsca z prawej strony, bo Danilo wybrał się na wycieczkę. I proszę bardzo, 2-0, ósma minuta. Rozpędzamy się, dobry start. Tutaj już dziewiąta minuta, rzut rożny dla mojego przeciwnika. I proszę bardzo, 3-0. I to jeszcze nie koniec, bo mecz toczył się dalej. Minuta 11, piłka do Milito, Milito prost bramkarza, tutaj obrońca wykonał nie wiadomo co i proszę bardzo. 12 minuta, 4-0. Także mój przeciwnik dawał radę w tym meczu. Tutaj kolejna akcja, 24 minuta, było już 5-0 dla mojego rywala. Nie ma co się załamywać, powinienem się w tym momencie rozłączyć, ale przetrwałem. Tak też skończyła się pierwsza połowa, 5-0. Także wynik jak na razie dla mnie satysfakcjonujący, bo przecież mogłoby zawsze gorzej. Mogło być na przykład 15-10-0, tutaj już 55 minuta, kolejna akcja mojego rywala. Broni bramkarz, ale dobitka już w sieci od poprzeczki. Rewelacyjny wynik 6-0 dla mojego rywala. Ale w końcu się udało, w końcu wyszła mi jakaś kontra. Danilo Diaz zgrywa piłkę do wchodzącego w pole karne Limy i Lima pięknym strzałem pokonuje bramkarza. Wracamy do gry, już tylko 6-1. A tutaj już 90 minuta, odrabiałem straty jak mogłem. I co się okazało? Rzut karny. Tak jest, rzut karny, jest szansa na odrobienie chociaż części strat. Będziemy mieli jeszcze trochę czasu, więc może uda się strzelić 4 bramki. Karnego wykonuje Garay. Strzał w prawą stronę, czy bramkarz się rzuci? Rzucił się w lewo. 6-2. Jeszcze mamy dużo czasu. Może uda się odrobić 4 bramki i... Nie udało się. Wiem, że liczyliście na to, że mi się uda, ale nie udało się. Przegrałem 6-2. Mexes dostał jeszcze czerwoną kartkę za faul w polu karnym. Zasłużony. Karny i zasłużona czerwona kartka. Strasznie brutalny faul tam był, sami widzieliście. 6-2, czyli naprawdę niezły występ mojej drużyny. Powinienem po takim meczu wymienić całą drużynę, sprzedać wszystkich zawodników. No ale nie zrobiłem tego. Gramy dalej, gramy tym samym składem. Widzicie, bez zmian. Zobaczymy, na jakiego rywala trafimy tym razem i ile on nam zaaplikuje bramek. Już mamy jego skład. Skład z Ligi Angielskiej. Z przodu Sturridge, Suarez. Po bokach Bale i Valencia. Także będzie fajnie, będzie kogo gonić. Ramirez w środku. W bramce Reina, czyli bardzo dobry bramkarz, ale prawdopodobnie nie zbliża się nawet do pola karnego mojego przeciwnika, także nie ma co zwracać uwagi na bramkarzy. Zaczynamy mecz. Kubiks FC w czerwonych strojach. Jedziemy. Pierwsza akcja. Jonas do Aleksandro. Ten będzie dośrodkowywał w pole karne do Limy na głowę i Lima zdobywa bramkę.
Kolejna bramka Limy, w poprzednim meczu jedna, w tym meczu jedna. I licznik bije. Zobaczymy, jak skończy ten odcinek Lima. Tutaj w odpowiedzi akcja mojego przeciwnika. Strzał na aferę. I oczywiście Mangala pozwolił napastnikowi dopaść do piłki i Suarez zdobywa bramkę. Tak jest, już jest 1-1, 7 minuta. Niestety, w taki sposób oddaje prowadzenie. Rewelacyjna sytuacja tutaj, kolejna akcja mojego przeciwnika. Rzut rożny, Coutinho, będzie szansa? Nie, jednak nie, jednak przyjmuje piłkę Danilo i groźny kontratak. Piłka do Limy po ziemi. Co zrobili? Mama trochę miejsca. Tutaj z lewej strony obiega Mosorro. Mosorro wchodzi w pole karne. Mosorro jeszcze miękko podbił na głowę Limy i Lima. 2-1. Druga bramka Limy. Rewelacyjnie się zaczyna ten mecz. Jest sporo bramek. Jest sporo sytuacji. Jest co oglądać. W przeciwieństwie do poprzedniego to ja zdobywam bramki. Tutaj kolejna akcja Fernando, zaraz praktycznie po rozpoczęciu gry i Fernando taką akcją zdobywa bramkę na 3-1. Rewelacyjna sytuacja, na razie to się układa świetnie. 27 minuta, 3-1, być może zmarzę plamę z poprzedniego meczu. Zobaczymy. Kolejna akcja, świetna piłka od Mosorro do Limy. Lima wychodzi sam na sam z bramkarzem, jak to skończy? Broni bramkarz, jeszcze dobitka Danilo na pustą bramkę, ale... strzelił fatalnie. Tak też skończyła się pierwsza połowa. Wynikiem 3-1, dwie bramki Limy, jedna bramka Fernando, świetnie to widzieliście. Co prawda mój rywal strzelił jeszcze bramkę Suarezem, ale cóż z tego, tutaj już pierwsza akcja mojego rywala w drugiej połowie i Aguero po błędzie Fernando pakuje piłkę do siatki. Miał sporo szczęścia mój przeciwnik w tej sytuacji, ale trudno, 3-2, cały czas mamy przewagę. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Tutaj kolejna akcja Mosorro. Trochę chodził tą prawą stroną. Lima, dośrodkowanie na głowę Danilo Diasa. Ten jeszcze zgrał do Jonasa, ale szkoronkowa akcia. Piękna, piękna akcja. 4-2. Rewelacyjna sytuacja. Jak dla mnie, warto sobie to obejrzeć jeszcze raz. Tutaj już 90 minuta, doliczony czas gry. Ruszył z piłką Lima przez prawie całe boisko. Zostawił obrońcę na plecach. Ma sporo miejsca, będzie strzał z lewej nogi. Broni bramkarz, ale dobija Mosorro i gol. W 90 minucie bramka. 5-2. To chociaż po części zmazuje plamę z poprzedniego meczu. I tak też skończył się mecz. 5-2. Uratowałem honor w tym odcinku. Jak na razie zobaczymy jeszcze, jak mi pójdzie ostatni mecz, bo w tym odcinku będą przedstawione 3 mecze. Sytuacja w tabeli już nieco się poprawiła. Jesteśmy coraz bliżej utrzymania, mamy 6 punktów. Po 3 meczach, 2 zwycięstwa, 1 niechlubna porażka. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Tutaj w tym meczu będzie trochę zmian w składzie ze względu na fitness. Paru zawodników się zmęczyło, co zresztą za chwilę zobaczycie. Tak jest. Trochę tutaj się pozmieniało. Został Jonas. Na lewej i prawej stronie nowi obrońcy. Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Oto skład mojego rywala. Borussia Dortmund. Dość zaskakujący skład, z takim jeszcze nie miałem okazji grać. Lewandowski. Nie obawiamy się go w FIFA. On jest nie najlepszy, przynajmniej w Ultimate Team. Ta karta nie powala na kolana. Błaszczykowski. Na prawej stronie Piszczek. Oczywiście polskie trio musi być. Obawiamy się przede wszystkim Royce'a w ataku, bo to jest kozak. Formacja 4-1-2-1-2, więc powinniśmy przeciwko niej grać z kontry. Zobaczymy, jak to wypali. Zaczynamy mecz. Pierwsza akcja mojego przeciwnika. Bender ma sporo miejsca. Straszliwy błąd obrońców, ale całe szczęście na posterunku bramkarz wybronił tą sytuację, a z drugiej strony Bruno Cesar dośrodkowuje po plecach zawodnika rywala i Lima takim dość dziwnym volejem zdobywa bramkę. 30 minuta, 1-0, czwarta bramka w trzecim meczu Limy. Rewelacyjna forma w tym odcinku. Ale do tego Lima nas już przyzwyczaił w poprzednich odcinkach. Tutaj akcja mojego rywala i fatalny po raz kolejny błąd obrońców. Fatalny błąd Garaja. Dlaczego on przyjmował tę piłkę w polu karnym i
Błaszczykowski zdobywa bramkę na 1-1. To była 32 minuta. Jeszcze cały mecz niemal przed nami. Reakcja z lewej strony. Bruno Cezar jest lewonożnym zawodnikiem, więc można nim zejść do środka strzału. Ach! Świetnie broni Weidenfeller końcami palców. I tak to skończyła się pierwsza połowa, 1-1. Mało sytuacji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I to już sytuacja z drugiej połowy. Lima mięciutko dośrodkowana na jego głowę piłka i bramka. 52 minuta, jest to jego piąta bramka w trzecim meczu w tym odcinku, także bez dwóch zdań gwiazda tego odcinka Lima, zawodnik Benfiki Lizbona, zdobywa piątą bramkę w tym odcinku, a drugą w tym meczu. 52 minuta, prowadzę 2-1. Sytuacja w lidze powinna się jeszcze poprawić. Tutaj kolejna piłka do Limy. Ma sporo miejsca strzał, ależ tu niewiele brakowało. Piłka musnęła poprzeczkę. Ale z drugiej strony Royce, tak jak mówiłem, to jest kozak. Trzeba na niego uważać, całe szczęście. Obronił bramkarz i wybijają obrońcy. 90 minuta, czy coś jeszcze będzie w tym meczu? Nie, to jest koniec. To jest koniec. Zwycięstwo 2-1 po dwóch bramkach Limy. Czyli Lima robi to, co do niego należy. Mossoro wypadł raczej średnio. Jego karta Inform niewiele odbiega od jego zwykłej złotej karty, a dałem za nią, lekko licząc, 30 razy więcej. Nawet więcej, 40 razy więcej. Ale to już pomijam sprawy końców, bo to są grosze, tam 15 tysięcy to nie jest duży wydatek. No, także tak wygląda moja sytuacja w lidze. 9 punktów po 4 meczach, utrzymanie na wyciągnięcie ręki. Tak wygląda mój skład i kończymy ten odcinek. W następnym spróbuję wzmocnić skład z Ligi Niemieckiej i tym składem być może zbliżę się do upragnionego celu, czyli do utrzymania, a potem do zwycięstwa w pierwszej lidze. Zapraszam na kolejny odcinek, oglądajcie też karierę i tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć!